Święta Bożego Narodzenia to takie dni w ciągu roku, kiedy nikt z nas nie chce być sam. Nikt nie chce usiąść do pustego stołu, do niezastawionego stołu bez bliskich. Często wówczas w tych dniach myślimy o tych bliskich, których nie ma wśród nas, którzy odeszli. Często wówczas ich wspominamy. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, zawsze jest tak, że nie jesteśmy sami. Że często jest tak, że mamy tych bliskich, bliższych lub dalszych, których często po prostu tego codziennego dnia nie zauważamy. My tak naprawdę tworzymy również jedną rodzinę, wspólną gminę, naszą gminę. Cieszę się i dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie na pierwszą wspólną Wigilię, którą dzisiaj rozpoczynamy. Bardzo dziękuję serdecznie wszystkim szkołom, uczniom oraz z opiekunami, którzy dzisiaj prowadzą nas w klimat Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękuję panu Pawłowi organiście wraz ze scholą i chórem, gdzie wspólnie razem z wami będziemy mogli kolędować i przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym serdecznie podziękować bardzo gorąco wszystkim kołom gospodyń wiejskich z terenu gminy Łomazy, 10 i 2 stowarzyszeniom z miejscowości Koszoły, Wuszcza, Kobytnik, Lubenka, Studzianka, Łomazy, Kozły, Korczówka, Bielany oraz Dubów. Wszystkie te organizacje przygotowały dzisiaj 12 wigilijnych potraw symbolicznych z tych miejscowości, z których się właśnie wywodzą. Za tydzień spotkamy się z naszymi bliskimi, życząc sobie najlepsze życzenia. Już dziś chciałbym życzyć wam w imieniu całego samorządu wszystkiego, co najlepsze na te święta Bożego Narodzenia. Dużo radości, miłości, życzliwości, a z nowym rokiem kolejnych wyzwań i dobrych rzeczy i ludzi, którzy przede wszystkim będą was każdego dnia spotykać. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. W imieniu wszystkich kapłanów, którzy tutaj pracujemy na terenie gminy, pragnę państwu złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, aby Chrystus, który narodził się przed wiekami, rodził się i dzisiaj, przede wszystkim w naszych sercach, w naszym życiu, aby nosił je nie nadzieją i pokój. Abyśmy, tak jak tutaj jest napisane, byli tą wspólną rodziną. Rodziną, która wspiera siebie, która darzy siebie zaufaniem i na którą zawsze można liczyć. Szczęść Boże! A opłatki lodu cicho pękają, pod spocieszymi krokami. Tańczą anieli, tańczą weseli, niebiosa prawie gotowe. A my na ziemi, tak zapędzeni, przystańmy chociaż na
zła, świat ukryła w śnieżnej bieli. Wiatr i mróz jej towarzyszą od niedzieli do niedzieli. Gdy o wiośnie trudno marzyć, bo przed nami zima długa, słonko błyśnie tylko czasem, a poza tym błaszcza luna. Dni są krótkie, noce długie, często grypa atakuje. Nie wychodzisz nawet z domu, no bo siły już brakuje. Po co martwić się, narzekać? Przecież wcale źle nie było. Pomyśl, ile to już czasu, ile się tych zim przeżyło. Ile ciepłych mi wspomnień wiąże się z tą porą roku. Ile gwiazdek betlejemskich powitaliśmy o zmroku. Teraz także przyszła pora, dzień Wigilii już się zbliża. Dziecię Jezus znów się rodzi, bóstwo swoje do nas zbliża. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie i ten nowy rok. Żeby was nie bolała głowa ani bok, żeby wam się rodziło i kopiło. W polu, w ogrodzie, w domu, w oborze, co daj wam, Panie Boże!